Tyson Fury powrócił po długiej przerwie do rankingu WBC wagi ciężkiej. Król Cyganów został jednak zobowiązany przez władze World Boxing Council do przystąpienia do programu antydopingowego prowadzonego przez agencję WADA. Brytyjczyk na zgłoszenie się do Clean Boxing Program dostał 90 dni. Jeżeli do tego czasu nie wypełni stosownych dokumentów, straci miejsce na liście challengerów WBC. W dokładnie takiej samej sytuacji znalazł się kuzyn byłego czempiona Huey Fury. Tyson Fury, który w czerwcu stoczył pierwszą walkę od 2,5 roku pokonując Sefera Seferiego, w lipcowym rankingu WBC plasuje się na 7 pozycji. Huey Fury jest 12. Damn.